Już od ponad 20 lat co roku w Kielcach odbywa się Międzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacro Expo. Targi branży sakralnej, które w tym roku trwają od 27 do 29 września 2021 roku, oprócz bogatej oferty produktów i wyjątkowych wydarzeń towarzyszących, są okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i poznania aktualnych trendów. Sacro Expo to również doskonała atmosfera. Wraz z targami rozwijają się relacje wystawców i zwiedzających, co w dużej mierze owocuje wartościowymi kontaktami i kontraktami. Podczas wystawy Sacro Expo prezentowane są produkty i usługi związane z codziennym funkcjonowaniem kościołów i miejsc kultu. To także wydarzenia kulturalne, uroczystość przyznania medalu Papieskiej Rady do Spraw Kultury per Artem ad Deum, koncerty, wystawy i spotkania ze znanymi osobowościami świata kultury i sztuki. Zakres branżowy wystawy Sacro Expo jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. muzykę, sztukę, architekturę wnętrz i krajobrazu, nekropolię, budownictwo, instalacje alarmowe, ludwisarstwo, ewangelizację multimedialną oraz wszelką działalność religijną. Dzięki ofercie wystawców można zapoznać się m.in. z przedmiotami liturgicznymi, niepowtarzalnymi wyrobami artystycznymi oraz pełnym wachlarzem wydawnictw religijnych. Nie brakuje prezentacji najnowszych technologii i rozwiązań wykorzystywanych w budownictwie, architekturze i podczas rewitalizacji obiektów sakralnych, w tym systemów grzewczych, nagłośnieniowych czy zabezpieczających. Co roku podczas wystawy Sacro Expo prezentowana jest także bogata oferta biur pielgrzymkowych i turystycznych. Wśród zwiedzających ekspozycję można było spotkać wielu duchownych diecezji siedleckiej. Jest to bardzo ciekawe miejsce, interesujące, ponieważ można tutaj zobaczyć wiele ciekawych duszpasterskich rozwiązań, które później możemy przenosić na nasz grunt parafialny. Oczywiście też bardzo ważne jest to, że można porozmawiać z różnymi artystami czy z osobami zajmującymi się wytwarzaniem i projektowaniem tych pomocy duszpasterskich, co jest też bardzo, bardzo cenne, bo poznajemy, jak to wszystko powstaje od podstaw. A myślę, że i nasze uwagi z pierwszej linii frontu też mogą być dla tych osób inspirujące. Witam bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich uczestników targów kieleckich. Chcę powiedzieć, że jestem zachwycony różnymi kwestiami rozwiązań w przestrzeni sakralnej. Bardzo mi się to podoba, również jako kapłanowi, zakonnikowi. Myślę, że przysparza wiele doświadczenia i pokazuje wiele ciekawych rozwiązań, jeśli chodzi o budownictwo sakralne, stroje liturgiczne, wystrój wnętrz. Cześć Boże, serdecznie pozdrawiam z targów Sacro Expo w Kielcach. Jestem tutaj już kolejny raz, można powiedzieć, że z tradycji, ale też i z ciekawości. Dzisiaj jest pierwszy dzień tych tutaj targów i myślę, że bardzo ciekawa sprawa. Aczkolwiek pamiętam pierwszy, drugi raz, to tych stoisk było zdecydowanie więcej, ale myślę, że po pandemii, po tym okresie, który żeśmy przeżywali, powoli wracamy do formy, można powiedzieć. I dużo stoisk jest o wiele więcej niż rok temu. Rok temu czy dwa lata temu. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję. Pierwsze zakupy są już uczynione, wizytówki pobrane, także myślę, że owocny czas. Pozdrawiam.